Cześć, dzisiaj szybki rzut oka na to, co się dzieje w październiku z fotowoltaiką. No na razie to widzimy pierwsze 12 praktycznie dni, bardzo dobre. Jeśli chodzi o październik, widzimy 162 kWh. Prawie dogoniło już przynajmniej 3 poprzednie lata. No, myślę, że to akurat się uda. Tu mamy kwartał cały, też widzimy, że prawie połowa tego, co wcześniej. Teraz Wam chcę pokazać, jak ja tutaj walczę z cieniami. Tutaj mamy takie zrzuty z kamerki. Zobaczcie, 8:40, słońce już świeci, ale nie u mnie. U mnie dopiero cień powoli schodzi z dachu. Budynki na górze niestety robią cień. I stopniowo, z godziny na godzinę, to jest coraz niżej, widzimy, ale tak szacuję, że zostało mi może 5-7 dni, kiedy już będę miał permanentnie zacienione przynajmniej te dolne panele, a dlatego je optymalizuję. I teraz co w tym roku? W tym roku widzimy przekroczone 4 MWh. Czy uda się zrobić te 4,5 chociaż, żeby to było podobne do zeszłego roku? Nie wiem. Jeżeli by kwartał poszedł na maksa, tak jak w ten najlepszy rok, to będzie to możliwe, ale to chyba będzie potrzebne dużo szczęścia, żeby tak się stało. Także życzę Wam wszystkim słońca jak najwięcej, żeby ta produkcja pod koniec roku była lepsza. Pozdrawiam, do usłyszenia na podsumowaniach już niedługo. Cześć.